Izabela, witam Was w kolejnym odcinku z Klasza i dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo na live wybraliście mi trzy deki, którymi mam zagrać na odcinku. Pierwszy to jest Logbait, drugi to jest X-Bow i trzeci to jest Hawk Rider. Nie wiem jak mi pójdzie, prawdopodobnie przegram trzy wszystkie walki, ale mam nadzieję, że będę świetnie się razem z Wami bawić, mam nadzieję, że będziemy częściej sobie wybierać deki na odcinek, na live'ach, także zapraszam Was na live'y, praktycznie codziennie są od godziny 20. No i co? A ja biorę się do zawalczenia na arenie pierwszym dekiem, który mi wybraliście, także trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, bo na pewno przegram, a ja już lecę z pierwszą walką. Jeszcze Imbir jest tutaj ze mną na odcinku, który będzie prawdopodobnie mi tutaj piszczał. Imbir, a wiesz, że ja nagrywam odcinek, a Ty będziesz mnie, kurde, tutaj denerwować i będziesz gryzł mi stopy? Będziesz mi gryzł stopy? Czy ja trafię tą rakietą? Pięknie! Pięknie to... Imbir, przestań, mordko! Bo nagrywam odcinek! Przepraszam za te odgłosy, ale naprawdę on po prostu jest jakiś uzależniony od moich, kurde, stóp. Chodź tu. Chodź do mnie, będziesz na odcinku, wystąpisz na odcinku, chodź mordko. No chodź mordko, nie wstydź się. Chodź, no chodź, chodź tu szybko. No chodź wystąpisz na odcinku. Teraz szybka princeska. I szybki Ice Spirit. O pięknie. Ej, to może kurde uda nam się. Ej, aktywujemy Kinga. Przepraszam na chwilę. No i jestem. Oczywiście musiałam go zabrać, bo wcześniej tęsknił za mną, a teraz gryzie mi stopy. Kobieto, znaczy facecie, wiesz, że ja nagrywam odcinek, będziesz na odcinku. Pozdrów moich widzów. Pozdrawiam. I nie gryź. Nie gryź, bo teraz patrz. Teraz lecimy. Nauczę cię grać w Clasha. Patrz. Puszczamy Knighta, bo gram dzisiaj bardzo ważnymi dekami, bo to są deki widzów, którzy mi wybrali po prostu te deki na live. I teraz zobacz sobie, jak bandytkę trzeba szybko zlikwidować. Proszę bardzo, leci princeska. O nie, ona uderzyła w moje inferno. No co za kobieta? Co za kobieta? Co za kobieta? Podrapać cię tak? A może ty byś chciał zagrać w CR-a, co? Będziesz chciał zagrać w CR-a, czy nie? O Boże, powiem Wam, że ja kompletnie nie potrafię grać tym dekiem. Proszę mnie nie gryźć. Proszę mnie nie gryźć, mordko. Jeżeli są tu osoby, które grają takim deckiem, to możecie mi napisać jakieś tipy. Jakieś tipy do tego deku, bo naprawdę jest ciężko. Ej, on też gra beczką, lol. On też gra beczką. Chcesz się wyrwać z moich ramion? Co ty, oszalałeś? Tutaj czujesz się bezpiecznie. Najbezpieczniej się czujesz. Okej, ma strzałki i ma loga. Powiem Wam, że najgorzej. Najgorzej, jeżeli ktoś ma takie... O, lustro ma. Lustro ma. Czyli pewnie jeszcze wywali mi rakietę z lustrem. To niezła rakieta będzie. Niezła rakieta. Wyrzucę teraz ja rakietę i zobaczymy, co się wydarzy. No wiadomo, że przegramy. No kurczę, no. I bandytka uderza i to już jest koniec. Koniec, Ingrid. Przegraliśmy to. Przegraliśmy pierwszą walkę dekami widzów. No niech to normalnie szlak trafi. Lecimy z kolejną walką, ale Ty już uciekasz stąd. Uciekasz, bo jesteś niegrzeczny. Pożegnaj się z widzami. Bajo! I lecimy teraz z drugim dekiem, więc będzie ciekawie. Teraz akurat musiałam wyrzucić Imbira, no bo wiecie, przeszkadzał mi troszeczkę. Na samym początku gryzł mi stopy, ale on chyba po prostu tak ma, że jak się chce bawić, to gryzie po prostu stopy. Okej, okay, gramy teraz X-Bowem. Ja i X-Bow, czajcie, ja i X-Bow. No niestety, mam nadzieję, że coś mi się tutaj uda chociaż ugrać jedną walkę. Pekka! Przecież to jest totalne zło! Jeszcze tutaj pojawił się Hawk Rider. Nie wierzę. Ej, ale powiem Wam, że fajnie się obroniłam.
fajnie się obroniłam, co prawda nie było to jakieś super z mojej strony, ale chyba źle postawiłam Teslę. Dajemy sobie loga. Dobra. Panowie, to może... i panie, to może być ta walka, którą możemy wygrać, ale trzeba się postarać. Trzeba się bardzo, bardzo, bardzo postarać, ale jak to kurde zrobić? Trzeba po prostu chyba poczekać na dwa razy Eli. Tak mi się wydaje, bo inaczej nie ma jak się przebić, bo jak ja postawię X-Balla, to on mi wyrzuci Pekkę, nie? Więc czekamy. I zobaczymy, co się kurcze wydarzy, no. Lecimy teraz z Teslą. Powiem wam, że obrona wychodzi mi bardzo ładnie. I żałuję, że nie ma w tym deku rakiety. Tylko jest log. A logiem to ja nie zrobię tutaj nic tak naprawdę. Nie zrobię logiem nic. Także chyba to był taki... Ej, ale ja mam przecież Fireballa. LOL. Kobieto. Masz Fireballa. Wow, pięknie, pięknie, pięknie skręciłeś na mojego X-Balla. Ładnie. Powiem wam, że obrona wychodzi mi bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Gorzej jest z atakiem. Więc to będzie naprawdę ciężkie. Postawię sobie Teslę w ten sposób. Chociaż nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Stawianie Tesli w ten sposób. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Piękna obrona z mojej strony ponownie. I powiem wam, że w dwa razy Eli będzie zabawa. Będzie po prostu zabawa. Dwa razy Eli. Zobaczcie sobie, ja muszę cały czas spamować X-Bowem tak naprawdę. O, proszę bardzo. O, lecimy teraz z Fireballem. Dokładamy do tego loga. O matko. Może w trzy razy Eli coś ogarniemy, nie? Ale to będzie masakra tym X-Bowem. Spróbujemy. Spróbujemy, kurde. Spróbujemy tym X-Bowem. Powiem wam, może być ciekawie. Może być ciekawie. Ajajajajaj. Ale ten X-Bow to w ogóle nic nie obił, nie? To jest najgorsze. To jest najgorsze, że ten X-Bow nic nie obił. Lecimy z X-Bowem ponownie do obrony. To będzie długa walka, za chwilę będzie trzy razy Eli i mam nadzieję, że tego nie przegramy. Mam nadzieję, że tego kurde nie przegramy, no. Jeszcze źle postawiłam Teslę, najgorzej. Najgorzej. Ale powiem wam, nie jest źle. Nie jest źle. Lecą cztery archerki. Kolejna Tesla. Trzy osoby mnie oglądają, bo wiedzą, że gramy tutaj na odcinku, także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie mordki, które mnie oglądają. Pozdrawiam. Powiem wam, że jest ciężko. Jest ciężko na maksa, ale mam nadzieję, że będzie ok. O nie. O nie, 10 sekund, więc lecimy. Lecimy szybciutko. Dobra, wygraliśmy walkę X-Bowem. Wygraliśmy walkę X-Bowem. Normalnie szok. Teraz będziemy grali Hog Riderem. Zobaczymy, jak mi pójdzie granie Hogiem. Ale czułam, że wygramy. Że wygramy chociaż jedną walkę. I cieszę się bardzo. Lecimy sobie z kolejną, ostatnią walką. Ej, ale ponownie zagrałam X-Bowem. A miałam Hog Riderem. Najgorzej, przepraszam. Zapomniałam zmienić deku. Zapomniałam zmienić deku. O, cholipka.
Najgorzej. Czyli będziemy musieli zagrać sobie jeszcze jedną walkę i to będzie taki dłuższy odcinek. I pewnie teraz przegramy. Pewnie teraz przegramy. Przez to, że nie wzięłam sobie tamtego deku z Hog Riderem, no. Ewelina, graj, graj okej, a będzie wszystko dobrze. Druga gra X-Boyem w moim życiu. Znaczy, no nie, może nie gra druga, ale... Ale wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, czy nie wiecie, o co chodzi? Dobra. Możemy sobie wyrzucić... Ej, 6 osób mnie ogląda ponownie. Bo wiedzą, że gram na odcinku. Wiedzą, że gram na odcinku! Najgorzej wam powiem, najgorzej na świecie po prostu. Najgorzej na świecie. Ale normalnie jest giga stres. Giga stres, jak tak się ogląda, znaczy jak się gra i oglądają cię ludzie, nie? To jest po prostu giga, giga stres. Ale powiem wam, że obrona wychodzi mi naprawdę całkiem przyzwoicie. Jestem po prostu w szoku, że mi tak idzie świetnie, nie? Może poczekam sobie, albo nie będę czekać. Bo ta princeska będzie mi tutaj wszystko psuć. I co teraz? Wiem, że on ma raskalsy. Wiem, że ma raskalsy i nie wiem, co mam teraz zrobić, no. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Ej, ale fajnie mi tutaj wychodzi ta obrona, serio. Bardzo fajnie. Czy będą raskalsy? Tak jest, będą raskalsy. Będą raskalsy, będą raskalsy. Spoko. Spoko. Fajnie, że skręciłyście tutaj. No powiem wam, masakra jest. I pewnie znowu będzie 3 razy Eli, nie? Pewnie będzie 3 razy Eli znowu. Ale wyrzuciłam tą Teslę źle. O matko. Wyrzuciłam strasznie tą Teslę źle. Strasznie źle ją wyrzuciłam. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak mi kurczę pójdzie, no. Ale obrona X-Bowem mistrzowska, naprawdę mistrzowska obrona. Tylko teraz mnie porobią. Tylko teraz mnie po prostu porobią, no. 200, no już przegraliśmy tak naprawdę, już przegraliśmy. Bo wiem, kurczę, że to przeważyło na mojej wygranej, nie? Normalnie przeważyło to na mojej wygranej. Czekam na 3 razy Eli i zobaczymy, co się wydarzy, no. Dam sobie loga tutaj. O, proszę bardzo. Kurde mać, ale on mnie tutaj wkurza, no. Uwaga, lecimy. Teraz 3 razy Eli. Nie możemy tego spierdzielić. Nie możemy tego spierdzielić, no. Dawaj X-Bow, dawaj X-Bow. Ajajajajaj. Dawaj X-Bow, dawaj. Ej, zobaczcie sobie, co się dzieje. Zobaczcie sobie, co się dzieje normalnie. Jak ja zostaję chyba nowym mistrzem X-Bowa. Nowy mistrzu X-Bowa to ja. Zostaję mistrzynią X-Bowa w tym momencie. 16 sekund. 16 sekund. Jak ja normalnie jestem z siebie dumna. Kochani widzowie, jestem z siebie dumna i mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, bo... LOL. Wygraliśmy. Drugą walkę X-Bowem, a jeszcze musimy zagrać Hog Riderem, ale chyba zagramy na innym odcinku, bo już odcinek trwa 15 minut, także wystarczy. Nie sądziłam, że ja tak potrafię grać X-Bowem. Potrafię grać oczywiście w cudzysłowie. I wbiliśmy ponownie 5600 na odcinku.
Czyli jedna przegrana tym Logbaitem, dwie wygrane X-Bowem. Wow. Wow. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zagramy sobie na następnym odcinku tym deckiem z Hogriderem, bo oczywiście mi się pomyliło. Były dwie gierki X-Bowem, ale mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Bo wiem, że dużo osób chciało, abym zagrała na odcinku X-Bowem. I to się stało. I na pewno będziecie w szoku. Będziecie w szoku, bo ja sama byłam. Bo naprawdę można się pogubić grając X-Bowem. Mi na szczęście się nie udało pogubić. Wow, brawo ja. Także trzymajcie się ciepło. Do następnego. Bajo.